W zadaniu drugim mamy tylko określić, w której ćwiartce układów współrzędnych położony jest punkt. No i najpierw spójrzmy na punkt A, który ma współrzędne minus 3, 6. Czyli przede wszystkim musicie wiedzieć, w jaki sposób numerujemy ćwiartki układów współrzędnych. To jest ćwiartka pierwsza, a następnie przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, czyli to będzie druga ćwiartka, to będzie ćwiartka trzecia, no i mamy czwartą. Punkt A ma współrzędne minus 3, 6, czyli to jest współrzędna x-owa, to jest y-owa. Czyli minus 3 na osi x-ów będzie na pewno gdzieś tutaj. No i szóstka, czyli szóstka jest dodatnia, czyli poruszamy się do góry, czyli lądujemy gdzieś tutaj. No i która to będzie ćwiartka? To będzie ćwiartka druga. My nie mamy sobie zaznaczyć dokładnie tych punktów, tylko określić ćwiartkę. Jeżeli chodzi o podpunkt B, no to punkt B ma współrzędne 4 minus 11, czyli pierwsza współrzędna, czyli ta x-owa jest dodatnia, czyli jesteśmy powiedzmy gdzieś tu, a y jest ujemny, czyli poruszamy się do dołu i lądujemy w ćwiartce czwartej. W podpunkcie C mamy punkt 1, 2, 1, 3, czyli obie współrzędne są dodatnie. Czyli tu mamy dodatniego x-a, gdzieś 1, 2, 1, 3 będzie na pewno powyżej, czyli to będzie ćwiartka pierwsza. No i punkt D ma współrzędne minus 50 i minus 60, czyli x ujemne, czyli gdzieś tutaj po lewej stronie, y ujemne, czyli gdzieś poniżej, no i mamy ćwiartkę trzecią.